Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku. Siemano! Dzisiaj z nami jest nowa osoba, czyli Pimpek. Siemano! I Laska, którego znacie z poprzedniego odcinka z kanału Laska. Siemano! Witam serdecznie. Witam ponownie. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się jakże cudowną galą Games Awards 2017 i może zdążymy powiedzieć trochę o grach. No i ogólnie podsumowaniem całego roku. W które żeśmy pograli w zeszłym roku. Nie. To zaczynamy. Hardcore stream dla hardcore graczy. Ale właśnie, to przede wszystkim... Zdrowie. Zdrowie. Za 2018. On był lepszy. Bo ten rok to... Znaczy, z jednej strony... Nintendo popach. Tak, nie, z jednej strony mieliśmy bardzo dobre gry i Nintendo się bardzo wybiło, a z drugiej strony to jest rok mikrotransakcji i skrzynek, więc... Tak, tak. Mikropłatności na pepcie. Wszyscy lubią, wszyscy znają, wszyscy mocno kochają. Swoją drogą teraz w PlayerUnknown Battleground pojawiły się płatne skrzynki. O, zaskakujące. A oni wyszli już z bety? Czy tam tak, wyszli. O. W grudniu wyszli z bety oficjalnie. Jestem dumny. Nie no, w sumie ta gra nie jest aż taka zła. Grywam sobie to czasami i jest znośne, chociaż Front Night jest moim zdaniem chyba lepsze. No, ja w ogóle nie gram online, więc... A ja znowu jestem przeciwnikiem wszystkich baterii, więc... Ale dobra, może przejdźmy do tej gali, bo tu mamy najlepsze gry roku. I sobie rumujemy. Znaczy, gala była naprawdę ciekawa, jeżeli ktoś lubi oglądać reklamy, polecam sobie powtórzyć całą. Jest ich dużo, soczyście i niesamowicie są zrealizowane. Przyznaję 11 na 10, spałem jak małe dziecko. Znaczy ja nie zdołałem oglądać całej gali, oglądałem tylko skróty i też był w skrótach wstawione te reklamy, że o, zaraz się zacznie gala, ale teraz... Ale tam były jakieś reklamy, reklam przed reklamami, reklam, co też było niesamowite. A najbardziej mi się podobało na przykład podsumowanie nowej gry, gdzie był przedstawiony podsumowanie, przepraszam, trailer nowej gry From Software, gdzie oczywiście zapowiedzieli, że będzie niesamowite, specjalnie ekskluzyw, jedyne tylko na galę, po czym pokazali 2 sekundy, jakieś pałki i nagle skrylała się krew. Teraz wszyscy podsumowanie, Bloodborne 2 nas czeka na pewno, znaczy pewnie czeka nas Bloodborne 2, ale no szczerze mówiąc poczułem się trochę zawiedziony, delikatnie mówiąc. No ale ogólnie to wszystko pasowało do całej formy gali. Ja z kolei gali nie oglądałem, stwierdziłem, że... Znawco. Stwierdziłem, że przeczytam sobie podsumowanie i przyznam szczerze, że nie chciało mi się. Dobra, no to może przejdźmy do zestawienia najlepszych z kategorii wszelakich. Najlepsza gra roku według tej gali to jest oczywiście uwaga, Zelda. Uwaga, bez napięcia. No, oczywiście Zelda, ponieważ to był rok Nintendo, dużo osób, w tym ja, było sceptycznych przed premierą Switcha. A ja wierzyłem. I co? To ja mam głupio. A ja nadal jestem sceptyczny. Tobie to już w ogóle powinno być głupio. No i a Nintendo ma najlepiej sprzedającą się konsolę teraz, ma po prostu no, tytuły, które... Zmiażdżyły konkurencję i ogólnie zebrały najlepsze oceny w tym roku. No na Metacriticu jest same Nintendo, po prostu no szapoba. No, powiem szczerze, pomyliłem się, myślałem, że to nie wypali. Premiera była też z problemami technicznymi, ale wszystko się ułożyło i no to jest... Przy tej generacji powiem szczerze, że to jest konsola, która jest najbardziej... To jest podstępne, bo to jest konsola poprzedniej generacji. A i tak sprzedażą masakruje w tej chwili wszystko, bo pobiła nowe rekordy w Japonii, jeżeli chodzi o sprzedaż konsoli w ciągu jednego roku. No, tak więc to jest rok Nintendo. A to jest chyba w marcu. No, to jest zdecydowanie rok Nintendo, ponieważ najlepiej zaprojektowana gra to Zelda. Żaden się nie spodziewał. Żaden. Ale znaczy, oczywiście ja za tą grą nie przepadam. Znaczy ja grałem. Grałeś w ogóle? Oczywiście, na Switchu. Na Switchu i grałem. Ja grałem, szczerze mówiąc, dlatego teraz spróbuję sprzedać swoją Nike, jeżeli ktoś by chciał zakupić albo zasponsorować mi Switcha, nie ma problemu, proszę się odzywać. Jakoś Janek udostępni moje dane kontaktowe. W opisie. Numer konta i numer lekarza. Tak. Ewentualnie też mogę podać adres, na który można przesyłać wszystkie niechciane Nintendo Switcha. Więc jeżeli ktoś wam podarował pod choinkę czy na prezent, nie chcecie, nie podoba się wam, chętnie przygarnę. Dobra. Najlepsza narracja to jest What Remains of Edith Finch.
To jest... Kolejny symulator chodzenia, z tego co wiem. Tak, tylko że jest o tyle fajny, że jest, tak powinny wyglądać symulatory chodzenia. Jest bardzo dobrze poprowadzona narracja, ponieważ... No ale tutaj mam tylko jedno ale, no... Bądźmy szczerzy, jeżeli gra skupia się tylko i wyłącznie na narracji, bo składa się tylko i wyłącznie z narracji, to dziwne, żeby nie wygrała takiej nagrody, jeżeli jest dobrze zrealizowana. No tak, tylko że ona to jest najlepiej zrealizowany walking sim, jaki powstał, ponieważ no, ta gra jest bardzo płynna, przechodzi bardzo płynnie pomiędzy wszystkimi jakby tymi etapami, tymi wspomnieniami. Są świetnie, obraz świetnie jakby współgra z całą narracją. No i gra jest naprawdę... Czyli jest to po prostu świetny symulator chodzenia. Tak. Polecamy. To jest coś w rodzaju Zagnięcia Johna Cartera. Tak, tylko że bez nudnego łażenia od punktu do punktu, tylko to jest takie bardzo... Z ciekawym łażeniem od punktu do punktu. A, no to może sobie... Najlepszy kierunek artystyczny Cuphead, no i... Tutaj się zgodzę. Tak. Proszę Państwa, była ta produkcja niesamowita, jak dla mnie szczególnie, bo bądźmy szczerzy. Ilość animacji i cały proces tworzenia, jeżeli chodzi o Cupheada, trzeba przyznać, był wyjątkowy jak dla tego typu gier. Szczególnie, że bądźmy szczerzy, nowoczesne platformy, szczególnie te rysowane, opierają się wręcz na minimalizmie i na przygotowaniu jakichś tam gotowych klocków, asetów, które się tylko powtarza. A tutaj każdy boss, wszystko było rysowane specjalnie, każdy atak był rysowany osobno. Ja byłem pod niesamowitym wrażeniem, jeżeli o to mi się stylistyka podoba, zajebiście mocno nawiązuje do tych kreskówek starych. Z lat 20. 30. No, które jeszcze we wczesnych latach 90. u nas leciały, bo... Witamy w Polsce. Klimaty z lat 30. u nas w latach 90. No, bo miałeś Wilka i Zająca, bo miałeś Majki z lat 20. Nie no, Gumisie jeszcze były spoko. Już skupi nowe lata. Ale to już były późniejsze, to już no. Takie lata 97. Takie późniejsze. A. No dobra, może źle. Ale Cuphead, fajny kierunek stylistyczny, mam do tej gry kilka problemów, ale one nie są aż takie, żeby ją przekreślić. Jakie masz problemy do Cupheada? Na przykład... Nie, gram na padzie. Ale żeby tak na szybko, to jest tak, jest bardzo słaby, bardzo słaby output, jeżeli chodzi o zadawanie ciosów bossom. Nie jest to dobrze zaznaczone. Poza tym, jeżeli używasz specjalnych ataków, to nie ma klatki, nawet animacji, żeby odskoczyć albo żeby zrobić ruch, żeby uniknąć. Tak, ale w tym momencie gra cię karze za to, co robisz. I nie wiem, to może nie jest taki naturalny rzeczywiście dla każdego gracza, nie jest to naturalne szczególnie dla gier europejskich i amerykańskich, ale na przykład w grach typowo azjatyckich, takich jak Monhun, to znaczy Monster Hunter, takie rzeczy są naturalne i wręcz jest. Moim zdaniem w grach, które mają być jedne wskazane, jest to, żeby były gracz był karany za decyzje, które podejmuje. Czyli jeżeli chce korzystać ze specjalnych ataków, nie będzie unikał. Jeżeli unika, nie będzie strzelał. Co ciekawe, speedrunnerzy pokazali, że nie do końca jest tak, jak mówisz. No ale znaczy, speedrunnerzy... No właśnie, jeżeli chodzi o podejście zwykłego gracza, plus losowe ataki bossów czasami tak wypadają, że nie masz szans. Giniesz insta. Teoretycznie tak w praktyce da się to obejść i nie doprowadzać do złego RNG, ale no niestety jak się już wpadnie w ten zły cykl, gdzie się ustawiło i źle po prostu przygotowało na to, że boss ma szansę w coś takiego wpieprzyć, to rzeczywiście ukaże. No ale to ale jest to gra, która polecam każdemu, ale powiem szczerze, nie jest to gra dla casuali. Raczej się będą będą się niestety przeciętne osoby zjarzać, bo tak jak Sousy przy tym, to miła przechadzka po ogródku. Przy ładnej pogodzie. Dobra, najlepsza muzyka Nier Automata, ja tutaj się nie wypowiem. Ja się zgadzam. Ja się nie wypowiem. Powiem szczerze, teraz sobie z tej wypłaty kupiłem Nier Automatę, nadrobiłem to, co grałem u kolegi i chciałem pograć i widziałem do speedrun i nie wiem. Jajam się tą grą od momentu, kiedy się pojawiła, a mnie troszkę budżet wcześniej puścił. Ale powiem szczerze, że każdemu warto. IMO jest to zdecydowanie pretendent do tytułu gry roku. A jeżeli chodzi o platformę PC, to nie wydaje mi się, że wyszedł jakikolwiek inny ciekawszy tytuł w tym roku, który mógłby w ogóle konkurować. Ale to moje prywatne zdanie, a jest to mój bossem. No ja nie grałem, ta gra akurat mi obeszła bardzo. Nie, jest świetna, jest po prostu świetna, polecam. Świetne połączenie klasycznego / RPG z elementami ballet hellowymi, plus jeszcze naprawdę świetną narracją, ciekawą fabułą, wieloma zakończeniami. I tym, że jak naprawdę się przejdzie grę tam więcej niż raz, to mózg rozjebą. Czyli coś tego braku w Falloutie 4. W Falloutie 4 braku dużo więcej niż tylko tego, ale okej.
jeżeli chcemy porównywać produkt naprawdę niesamowity do dennego, jasne, zawsze możemy. Też to jest taka niepisana tradycja, że w każdym odcinku musi się pojawić hejt na Fallouta 4. O Boże, no, to całe wiadria. Całe wiadria można powiedzieć. Najlepsze udźwiękowienie Hellblade, Senua Sacrifice. To ja nie znam. I tutaj, to... Ja grałem przez chwilę i widziałem gameplay, a grałem przez chwilę u kumpla i powiem szczerze, tutaj prawdopodobnie dostało tutaj najlepsze udźwiękowienie zrealizowanie, odwzorowanie choroby psychicznej u schizofrenii. Freni, kurwa, muszę się tego nauczyć, przepraszam. Głównej bohaterki, naprawdę ich dźwięk przestrzenny i to jak zostało nagrane te kilka głosów w twojej głowie jest niesamowite, jeżeli słuchawki z dźwiękiem przestrzennym to naprawdę można zwariować przy tej grze. Temat głosów w mojej głowie nie jest mi wcale obcy, nie powiem, ale nie, naprawdę jest genialnie to zrobione. Sama gra narracyjnie zarąbista, historycznie zarąbista, zrealizowana dzięki fajnie, jeżeli chodzi o gameplay. No, tu jest trochę gorzej, ale naprawdę, jeżeli chodzi o dźwięk, to jest jedna z lepszych gier w tym roku, jeżeli chodzi o zrealizowanie dźwięku. Plus pokazano, że studio, powiedzmy, pretendujące do indie z odpowiednim budżetem potrafi zrobić AAA. No, ale mieli odpowiedni budżet. Więc trochę stwierdzenie, że to indie, nie wiem, mi nie do końca się podoba, bo z takim budżetem już ciężko się nazywać indie. AAA indie. No, ja to drugiemu nie przeczy, tak troszkę. Jaki tam był budżet, tak z ciekawości? A nie wiem. Miliony monet. Miliony, naprawdę. 50? Nie wiem. Musiałbym zobaczyć. Trzeba było wygrzebać, przepraszam. Jesteśmy za słabi na to, żeby zebrać porządne informacje. Dobra. Najlepsza gra wspierana przez twórców to Overwatch. Ja się nie wypowiem, bo ja nie gram online, więc ja powiem, szczerze, kupiłem, zagrałem 3 partie, więcej nie ruszyłem, więc też się nie będę do końca wypowiadał. Wspierane jak wspierane, jasne, tam jest bardzo fajne, bo to jest fajne, że oni wydają te wszystkie komiksy, całe storyline wydają. Co chwilę wydają jakieś nowe opcjonalne skórki, to jest fajne, że oni sami po prostu... Znaczy opcjonalne skórki to były zawsze elementem mob, no bo bądźmy szczerzy, hajsy z czegoś trzeba robić. A no jasne, ale nie, po prostu bardzo fajnie, bardzo aktywnie, cała społeczność też jest bardzo aktywna. Pomimo tego, że najpierw za grę musisz zabulić... Potem za skrzynki będziesz bulił, no ale znamy to, kochamy, tak, to... Wszyscy. Bądźmy szczerzy, rok, który był pod znakiem skrzynek, lootboxów i innych tego typu rzeczy, więc... Pozdrawiamy fanów Battlefronta. I ogólnie EA i cały. Miało być tak pięknie. Dobra, gry chyba mobilną odmienimy, chyba że chcemy to omówić. Nie. Monument Woli 2. Ja nawet nie wiem co to jest. Żaden nie wiem. Ja kojarzę, ale nie grałem. Tylko dla prawdziwych hardkorowych graczy. Na telefonie gram w pasjansa i ostatni po obejrzeniu filmu znowu gram w grę. Proszę, mamy jednak jednego hardkorowego gracza, który gra na telefonie. Boże, ja gram tylko w Headstone. No, ja gram w Visual Novelę. No ładnie, wyszedł Iwos tutaj z lasu, proszę Państwa, nikt się nie spodziewał, że będzie molestował japońskie rysowane nastolatki przy użyciu swojego telefonu, a jednak. No Jezu, zagrałem w Doki Doki, spodobało mi się, przejrzałem wszystkie listy dla początkujących Visual Novel i gram sobie w Katamasho. O Boże, co tam co się będzie działo? Co na to twoja narzeczona? Co na to twoja narzeczona? Tak patrzę, w co gram i... Grasz, co ty grasz? Fińskie bajki XD, cytowali odpowiedź. Jasne, jasne, a potem jest kochanie, to jogurt wylałem na spodnie tym razem. Znowu! Tym razem to naprawdę jogurt. Dobra, najlepsza gra na konsole przenośne to Metroid Samus Returns. Zgadzam się i zgadzam się, bo niestety, no gra jest świetna, powiem szczerze, że jeżeli ktokolwiek jest fanem Metroida, szczególnie starych części, jest to tytuł obowiązkowy. Co do tego, że się nie zgadzam, no miał być to rok Fire Emblema i wielkiego powrotu Fire Emblema, strasznie się to miałem, niestety wyszedł jak wyszedł. I tak, no tutaj będzie to chyba gra najlepsza na konsolę przenośną, a konsola przenośną, jak wiemy, w tej chwili jest tylko jedna i jest to Nintendo 3DS. Nie ma co się oszukiwać. No i... Switch, którego dostaniesz? No, Switch jest hybrydą. Nie jest... konsolą stricte przenośną jest 3DS. Można też wspomnieć, że tutaj pretendentem były Pokémony, które no cóż, miały być w zasadzie pretendentem, a nim nie zostały, bo obiecywano bardzo dużo, szczególnie, że będzie to rozszerzenie ostatniej części, czyli Pokémon Sun and Moon, ostatniej części, która pojawi się na tej platformie. A bądźmy szczerzy, tak naprawdę dostaliśmy za jedyne 180 zł grę poprzednią rozszerzoną o dodatkowe
30 minut gameplayu, jeżeli chodzi o normalną kampanię i dodatkowe 30 do 40 minut, jeżeli chodzi o krótki epizod, który został dołączony. Gratką było, jest teraz opcja łapania legendarnych Pokémonów z wszystkich poprzednich części. Jest to taki w zasadzie ukłon w stronę fanów, bo Nintendo ewidentnie chce pokazać, że jest to ostatnia gra na 3DS-a. I jako, że ktoś sobie już kupi i zapłaci dużo za tą grę podstawową plus DLC, nie żeby już płacił za poprzednią, jak większość, to będzie przynajmniej nagrodzony o to, że będzie mógł sobie połapać te naprawdę rzadkie, legendarne Pokémony. No dobra, najlepsza gra VR Resident Evil 7 Biohazard. No ale tutaj nie było żadnej konkurencji, nikt nie był zaskoczony. Dalej. A nie, była ta jedna gra. To jaka? Farpoint? Nie. Kurde, choć nie, to jest ten właściwie coś w rodzaju demo dysku od Sonego, co jesteś na opuszczonej planecie? Nie. Playroom? Nie wiem, w VR-ze już nie. Nie, bądźmy szczerzy, Biohazard był naprawdę dobrą grą w samą sobie, szczególnie, że zrobiono pod VR i trzeba przyznać, że osobiście nie grałem, ale widziałem dużo nagrań, dużo ocen. Wcale się nie dziwię, że tutaj został. Super, jakbym zagrał prezydenta na VR-ze, to bym się zesłał. Dobra, lecimy dalej. Najlepsza gra akcji skupiająca się na walce, bo to jeszcze gra akcji będzie, to jest oczywiście New Colossus. I tu muszę się zgodzić, to jest naprawdę przezajebista gra, ja swoją drogą uwielbiam wszystkie Wolfensteiny. Jako prawdziwe Weibo powiem, że tutaj też powinno być nie automata, ale co ja tam wiem. Wolfenstein naprawdę zrobił dobrą robotę, była fajna fabuła, fajnie pociągnięta, fajne było rozwinięcie poprzedniej części. Teraz tak samo zrobili po prostu totalny rozpierdol, tak powinno się po prostu robić gry. Moim zdaniem. Ja się nie wypowiem, bo dopiero teraz zaczyna New Order. A, to ci się spodoba, tylko ten Blood możesz sobie odpuścić. Szczerze mówiąc, jest tam kilka fajnych smaczków, ale ogólnie gra jakoś nie porywa. Dobra, no to najlepsza gra akcji to Zelda. Najlepsza gra RPG Persona 5. I tu się zgadzam, zdecydowanie. Tu mówię, że to nie był rok, który obrodził jakimiś bardzo mocnymi tytułami. No bo... Jeżeli chodzi o RPG, jeżeli chodzi o Europę i Stany, bądźmy szczerzy, nic nie wyszło bez tego uwagi. Torment trochę zawiódł. A no co, tak naprawdę z japońskich gier, które jeszcze mogłyby powalczyć, to Xenoblade 2, ale został trochę zjedzony przez pewne argumenty pańczy i fabułę, oczywiście, z którymi trochę Japończycy tym razem przesadzili. Gra sama w sobie jest całkiem niezła, ale jednak rzeczywiście muszę przyznać, do Persona się nie umywa. Sam bardzo dużo grałem, bo siedziałem u znajomego i tłukliśmy taką sali w Personę. Prócz tego powiem jeszcze szczerze, że trochę potem pograłem na emulatorze. Piekło mnie już za to czeka. Ale rzeczywiście trzeba przyznać, najlepszy tytuł CRPG tego roku. Okej, kolejne to jest najlepsza bijatyka Injustice. Bijatyki to nie jest zupełnie moja filżanka. Znaczy... Tekken wyszedł w tym roku, czy w zeszłym? W zeszłym roku. Mi się Tekken bardzo przyjemnie. Właśnie, jeżeli w tym samym roku miałby stanąć Tekken Injustice, powiedziałbym zdecydowanie Tekken, bo bądźmy szczerzy, że Injustice jest grą, mimo iż fajną, bo super bohaterowie, te sprawy, można latać panem w czerwonych majtkach na wierzchu. No chociaż to jest chyba z tej mózgi, żeby było lepiej. Bez sensu, gdzie tu jest klimat? Ale tak szczerze, no to do Tekkena się nie umywa, gdzie po prostu gra była dużo lepiej przygotowana, jeżeli chodzi o samą formę. Nie wiem, jak to ująć dokładnie. O płynność, o skomplikowanie, o całą głębię rozgrywki, no to bądźmy szczerzy, jest to nie była ziemia. No ale tutaj mamy już nic po prostu. Capcom versus... Nie chcesz poruszać tego tematu. Naprawdę. Ja tam jestem fanem Mortala. Mortal jest może i grą fajną do pogrania singlowo, ale jeżeli chodzi o multiplayer, płynność i tak dalej, nie trafił nawet na EVO, czyli największy turniej bijatyk, który w tej chwili się odbywa na świecie, ponieważ jest uznawany za grę dla casuali. Ale w Joysticku się fajnie grało. No. Nie wiem, grałem w tej kanał. Grałem w Joysticku zawsze. Flaps. Ale kolejna gra. Beauty casual. Najlepsza gra rodzina Super Mario Odyssey. No tutaj bezsprzecznie, bądźmy szczerzy, jest to świetna platformówka. Gdyby tu chyba był ten award za najlepszą platformówkę, to też Maja na pewno by zdobyła tą nagrodę. Jest zdecydowanie zaadresowana do odbiorcy od lat 0 do 99, czy nie daj Boże nawet więcej, nawet starsza demencja nie przeszkadza.
A trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o sam gameplay, to zdecydowanie jest to tytuł, który może walczyć z kultowym Mario 64, który jest uznawany za najlepszy platformer 3D, jaki kiedykolwiek powstał. Wiesz, czy sobie Mario Galaxy? Nie, Galaxy nie jest tego wysoko ceniony. Jednak po prostu sama płynność i idealność poruszania się Mario 64 Galaxy tego nie oddało. Galaxy miało swoje ciekawych rozwiązań, nowych pomysłów, ale nie ma tego czegoś, co miało to Super Mario 64. Okej, okay, kolejne to jest najlepsza gra strategiczna Mario plus napis Kingdom Battle. I to tutaj też pokazuje, że to był bardzo słaby rok, jeżeli chodzi o gry strategiczne. W tym roku nie wyszedł Warhammer 2? Total War, no tylko że bądźmy szczerzy, Warhammer Total War 2, jak sam kupiłem, polecam, naprawdę warto zainwestować, szczególnie jak się ma jedynkę dla wielkiej, wspaniałej kampanii, która może zająć naprawdę z pół roku, jakby człowiek chciał wszystko podbić. To niestety ma ten problem, że tak naprawdę to jest ta sama gra, tylko w trochę większej skali. Więcej, lepiej, niby, chociaż z drugiej strony ludzie narzekali, szczególnie recenzenci, że gra jest zbyt skomplikowana, bo jest za dużo tego wszystkiego. Nie wiem, jak dla mnie, który jest fanem wielkich strategii, gra wybitna. Ale będę szczery, jak do zwykłego odbiorcy przeciętnego, a, no i też jak jest patrzone pod względem tych wspaniałych nagród, zdecydowanie jednak Mario tutaj miał lepsze opcje, żeby wygrać. Bo Warhammer jest tytułem, który będzie trafiał tylko do fanów Total Warów, do najlepiej jeszcze do fanów Warhammera, bo, no bo świat tam jest taki, jest bardzo ciężkie klimaty, jeszcze chaos, spoczenie, kobiece pieśni. Dodatek do XCOM 2 jeszcze w tym roku chyba. Ale nie wiem, czy dodatek będzie był liczony na OX-ach jako pełnoprawny pretendent do tytułu. Jeżeli tak, to jednak XCOM-owi chyba będzie się należało. Bo trzeba przyznać, że dodatek był dużo, dużo, dużo lepszy od samej podstawki, a podstawka już była niesamowita. Nie, podstawka by była lepsza. O, to zdania są podzielone. A twoje zdanie? Nie grałem w ani w tą. To jest plebs, to nie mam zdania. Grałem tylko w jedynkę i była zajęta. Czyli po jeden. No cóż, no to nie jest sądzone. Dobra, najlepsza gra sportowa. Piszcie w komentarzach, co sądzicie. O. Najlepsza gra sportowa, wyścigowa nas w ogóle interesuje. Znaczy sportowa, Forza, no to proste, no, nie było innej konkurencji, chyba że ktoś jest wielkim panem FIFA, no to albo ma problem. Good job. Oh, you. No, najbardziej oczekiwana gra to jest The Last of Us 2. No, dobra, no to tutaj pominiemy. Znaczy, to jest bez sensu, bo to jest bardzo, moim zdaniem, stronnicze, bo kto, w zależności też od na jakiej konsoli gra, czy też na PC-cie, czy lubi daną gatunek bardziej, czy firmę bardziej, to nie wiem. A no to zamiast tego, to się zapytam was, jaka jest najbardziej wasza oczekiwana gra od Janka, może zaczniemy. Wasteland 3 na chwilę obecną. No, w 2018 roku. No ma bodajże być w 2018. Końcem tego roku ma się pojawić właśnie Wasteland 3. O. A no przyszłym, nie wiem, może mi się pojawiało. Ale wydaje mi się, że końcem tego roku ma właśnie wyjść Wasteland 3. Jeśli wyjdzie, to na pewno biorę. No to twoja najbardziej oczekiwana gra 2000. No bądźmy szczerzy. Pokemon. Ja jestem prostym człowiekiem, ja czekam na nowe boksy. Nie wiadomo, czy będą w 2018. Wiadomo za to, że będą na Switchu, więc jeżeli ktoś nie chciałby swojego Switcha, to śmiało. Pisać, oddawać, chętnie przyjmę. Moja najbardziej oczekiwana gra 2018 roku na ten moment to jest Detroit Become Human od Davida Cage'a. Powiem tak, żadna gra, nie grałem jeszcze w Omikrona. No to będzie w topa. Każda gra Davida Cage'a ma swoje wady, ale ja bardzo lubię jego gry. Wkurzam się na głupoty, ale ja bardzo lubię te podejście. To jest interaktywny film. Nikt nie robi tego tak dobrze jak David Cage. Mógłby jedynie się ograniczyć do tych swoich paranormalnych wygibasów i do kosmitów. Mogłoby tym nie być. Mam nadzieję, że w Detroit nie będzie kosmitów i paranormalnych rzeczy. David Cage, jeżeli mnie słyszysz. Ruchanie się z ożywionym przez energię Majów duchem, który napierdala się w matrixowej scenerii. Elektrowni Sparta nie jest dobrym pomysłem. Ale czekam na Detroit. Skąd wiesz, może jakieś fanboje już piszą fanfiki na ten temat. Ha? I przez Detroit kupuję PS4. To jest gra, w którą muszę zagrać. No nie też przez Detroit, ale głównie przez Detroit.
No więc dla mnie to jest... Zawiodę się, bo ja się zawsze czekałem na Syberię 3-8 lat i się zawiodłem. O, jak pięknie go to wydało. No. Ja sobie odpuściłem tą grę. No ja muszę ją przejść w końcu. Mam, ale ją odpuściłem. No ja mam edycję. Ja zrobiłem się jego łzami przez dobre dwa tygodnie. No, ja mam edycję kolekcjonerską, którą zamówiłem jeszcze w przedsprzedaży. O, jakie to przykre. Ty chyba kupiłeś Fallouta 4 w przedsprzedaży? Nie w przedsprzedaży, tylko to był jeden z takich, nie wiem, naprawdę, nie macie tak czasem, że przychodzicie, kurwa, i wpada wam naprawdę chujowy pomysł do głowy. Takiego dnia budzicie się, wchodzicie do Empiku i stwierdzacie, o kurwa, Fallout 4, ja se kupię, może będzie fajny. Ja nie powiem, ja miałem Fallout 4. To był błąd. Ja miałem Fallout 4 w dniu premiery, więc też święty nie jestem. Czy ja dwa dni po kupiłem i do dzisiaj ale nie wiem, co mnie podkusiło. Jakiś to diabeł. Ale uważajcie, zło czyha wszędzie. Ja Fallouta 4 dostałem od czubka, więc spoko. I Blizzard wcale nie jestem winny. Chociaż raz. No i najlepsza gra niezależna, Cuphead. Można się zgadzać. A jaki był inny twój pretendent do tego tytułu jak ten Cuphead? Kurde, musiałbym jakoś pamięć... Musiałbym wiedzieć, jakie były inne. No bo grałem dużo niezależnych jakoś z 2017 roku, tak konkretnie... No dobra. Oh, well. No, a dalej... Jesteśmy profesjonalistami. Tak, dalej nas nie obchodzą w sumie kategorie, bo jest najbardziej popularny gracz, najbardziej popularna gra sportowa, najlepszy gracz sportowy, najlepsza drużyna sportowa, debiut wśród niezależnych, Cuphead, to akurat się zgadzam, bo 2 miliony sprzedanych już... To jest chińska gra? JX3HD. To musi być zajebiste, nie wiem, jako prawdziwy Rebus powiem wam, kupujcie, ograjcie. A właśnie, ale tak wracając, bo jest jeden tytuł, który rzeczywiście czekam, abym zapomniał. Roztrzepanie inne sprawy. Monster Hunter World! Który został przesunięty. Już niedługo. Sum. Na konsoli. Beta od 19. Grajcie, nakurwiajcie, mordujcie te potwory. Zabawa 11 na 10, co prawda animacje was zmiażą na początku, ale bądźcie twardzi, przeskoczcie to, cieszcie się. Monster Hunter for the win. Tak. No jeśli nie ma być. Słuchajcie, powoli musimy już kończyć. To w takim razie wasza gra, która wam się najbardziej podobała w zeszłym roku? Jeszcze no, grałem jakieś 2K17, nie? Znaczy, szczerze powiem, najbardziej się podobała, czy uważam, że jest najlepsza, bo to jest swoja różnica. Gra, w którą grałeś i ci się najbardziej podobała? No cóż, to ja będę sobą i powiem Pokémony. A nie, tak naprawdę nie miałem automata. Kurwa, jak nie macie, kupcie. Worth it. Ja nie wiem, grałem, nie przyszedłem chyba żadnego tytułu 2K17 do końca, tak żeby... Pio się... Gamer. Polecam jego kanał, nie przychodzi żadnego tytułu. Kurwa, przechodzę teraz. Na przekór nawet będę grał w dodatkowe misje. Bo Gothic jest zabugowanym grą. A jak ci poszło z Andy? Nie przyszedłem Genocidera, tylko. Ale przyszedłem Pacifista. Ale chociaż przy ludziach, czy tak tylko powiedziałeś? Przy ludziach. Dobrze. Przy ludziach Pacifista przyszedłem. No nie wiem, no chyba najwięcej z 2K17 się w Cupheada zagrywałem, więc... Ale tego raczej nie przyszedłeś. No 60% na razie. No i tak nieźle. A największe rozczarowanie tego roku? Naprawdę. Znaczy ja mam taką listę, że zajmie dwa razy tyle, co już mówiliście. Ja tylko powiem tylko tak, mikro, płatności i EA. No, ogólnie EA. To będzie podsumowanie, zaliczyli w tym roku hatyka, proszę państwa, i trzeba im to oddać. 3 razy zjebali i to tak episko, że aż nie da się tego porównać z niczym innym w tym roku. Andromeda, Need for Speed Payback i oczywiście Battlefront. Ale w sumie Payback Payback ładnie się komponuje. Nie, bo oni tam zjebali nie na mikropłatnościach, tylko na tym, żeby po prostu zrobili chujową grę. Zresztą polecam obejrzeć sobie nagranie z E3, jak ją prezentowali. Super. AI! Po prostu Artificial Difficulty się tam pojawia. A taka gra, którą dużo ludzi, bardzo dużo ludzi na nią czekało i bardzo dużo ludzi... Przepraszam, PUBG, bo uważam, że to gówno. Czekaj, w tym roku była sobie... Hedujcie. Nie, 2 lata temu. 2 lata temu. Swoje ja to już staje dzieje. Bardzo dużo. Mój dupy jeszcze pozostaje. Czekało na tą grę, a teraz bardzo dużo ludzi nazywają Sferex. O. No, ale też trzeba przyznać, że zrobili europejskie CRPG gówno,
Zrobili Gothica po prostu w 2K17 z wszystkimi jego wadami. Wadami Gothica. I bez klimatu. I dodatkowymi wadami. Ale nie, teraz możesz już atakować nie bez konieczności ruszania się do tego. Ale po co atakować, skoro jest... możesz szybko pływa, by szpana zwyszować, miotacz ognia i pokazać dziwkom, gdzie jest ich miejsce. Polecam. Najlepsza opcja na przechodzenie tego główne. No to cóż, podsumowaliśmy? W dzisiejszym odcinku to będzie tyle. Dzięki za oglądanie. Wpadajcie na kanał Laski, wpadajcie na pogradanie w waszym mieście, jeśli jest, jeśli nie, to... Jak co, ja kanału nie ma, ale zapraszamy do Bielska na Pogadajmy. I w każdym innym miejscu na Pogadajmy. Pogadajmy. Cóż, a my dopijamy i stwierdzamy. Ciekawie jestem, czy się nagrało w końcu. Czekaj, ja muszę sprawdzić tylko, czy się nagrywa, bo... bo nie wiem. Lupa jest sobie już gotowa. Nagrywa się. Nagrywa się. Nie, dostałem po prostu powiadomienie z banku, a czasem telefon się przy tym tam... zatrzymuje to nagrywanie. Proszę Państwa, jak widać, realizacja niczym w profesjonalizm. Pełna pepeska. Będzie za wtedy. Dobra, zobaczymy. Nie no, ładnie, wszystkich obejmuje. Ona się szpiga oddać. Stiut, idź. No to piwo już nęci. Jak to jest z tym piwem? Pijemy w trakcie czy na sam koniec? W trakcie, a na koniec mówimy, to dopijamy i spierdalamy. Okej, okay, czyli trzeba przypilnować, żeby szybko nie wypić. No nie, ewentualnie możemy rozlewać to, to tamto wcześniejsze. Trzeba będzie ciąć. W sumie chyba jeszcze nie miałem cięcia, oprócz jednego odcinka, gdzie człowiek prawie zakaszlał się na śmierć. To takie rzeczy można zostawiać do fanów. Wiesz, lajki za głupoty to ja wpadają, więc... Teraz to jest modne. Jup, najlepiej by było, żeby ktoś się pożygał. Okej, wiesz co, ja to może troszeczkę obniżę, żebym później nie musiał kadrować. Zacznie będzie nas słychać, tak? Czemu nie? No nie wiem, no poprzednio jak nagrywałeś, to chuja było słychać, więc chyba trzeba będzie głośno mówić. Albo będziemy nagrywać dźwięk na Xiaomi najlepsze. Proszę? Albo będziemy nagrywać dźwięk osobno na Xiaomi najlepsze. Nie rozumiem. No na czym? No na telefonie od Laski. A. Wózie głową? No i wiesz, ja dźwięk stąd sobie wytnę, a potem wrzucę go po prostu. No jak będzie działać w telewizji? Swoją drogą to się teraz nagrywa, więc mogą być aftery. Spoko. Proszę Państwa, witam na pierwszym 15 minut bezsensownego pierdolenia z Pimkiem. Pół godziny. Czy też Pimkowe szaleństwo? Pół godziny to będzie z wszystkimi. Teraz jestem tylko i wyłącznie dla Was. Jako prawdziwy Wingbot powiem wam, że ci to jest ważne. Pokemony, kurwa. To na pewno będzie na afterach. Ktoś odpalił to Games Awards? Co to jest Games Awards? A ty oglądałeś tę pieprzoną galę? Trochę. Udało ci się? Znaczy highlights tylko. A, bo ja próbowałem całą. Bo to był Cringe Fest. Cringe Fest to był festiwal reklam, stary. Gorzej niż E3. O. Więc proszę Państwa, jeżeli chcielibyście zobaczyć, co jest ciekawego wśród reklam z zeszłego roku, polecam zobaczyć Games Awards. Fajne. Dużo, dużo, dużo reklam. Plus dodatkowo pokazana produkcja Kojimy, gdzie nikt nie wie, o co chodzi, nikt nie zrozumiał, o co chodzi, wszystkim wyjebało mózgi i dalej nikt nie wie, o co chodzi. Autor chyba też. Chyba internet chodzi tu. Xiaomi najlepsze. Xiaomi Master Race. Dobra, to zrobimy odsłuch, jak to brzmi w ogóle.